Zazwyczaj wygrywa faworyt. Chyba, że ma pecha. O matko, jakby coś zdechło, ile razy powtarzałam, że jak chcesz pryknąć, to do kibelka. Aj, tam Halinka, daj spokój. Co dwie minuty przecież nie będę latał. I jeden piarek jeszcze nikomu nie zaszkodzi. To od tego piwska cholernego tak smrodzisz. Zobaczysz, jeszcze raz się zebździsz, koniec z browarem. Halinka. Powiedziałam? Panowie, pamiętajcie, jak chodzimy w tej trójce o szybkim przerwaniu, nie? Tam jak ktoś jak jest przy pile, od razu przypasować, kurwa. Nieważne kto. Bo będziemy, bo będzie gonitwa. Jak nie podejdziemy 5 metrów, to będziemy zapierali 60, okej? Okay? Zobacz ty, Kim. Czarek, pamiętasz, kurwa, zamiast te? Kadra Mazowsza. KT jest weszło, nie kadra Mazowsza. Czarek, pokory, pokory trochę. Bardzo fajna drużyna, bardzo przyjaźnie nastawiona. Różnie bywa z drużynami w niższych ligach. Niektóre jeszcze przed meczem chcą nam udowodnić, że jesteśmy po prostu śmieszni. A PKS Radość, parafialny klub sportowy. Nazwa zobowiązuje. My nie analizujemy przeciwników. Wygraliśmy z nimi w zeszłej rundzie, wygraliśmy wysoko. Skupiamy się na sobie. Wyjść, wykonać robotę i świętować. Panowie, wychodzimy. Trzymaj. Patryk. Panowie, takie dni, takie mecze pamięta się latami później. Naprawdę możemy zrobić coś wielkiego, docelmy to, zapierdajmy od początku do końca i później cały dzień, cała noc z radością, panowie. KATES! Dzień dobry, witam państwa serdecznie, Przemek Pozowski. Mecz, który zespół KTS Weszło rozgrywa w roli gości, więc jesteśmy w radości. No i pogoda jak najbardziej radosna, słoneczna, czarne chmury przed chwilą tutaj jeszcze wisiały nad stadionem, natomiast teraz trochę je przewiało, więc naprawdę można pooglądać piłkę nożną, można trochę słońca zaczerpnąć. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Spokojnie, tak. Trenerze, jak żyć? Spokojnie. Spokojnie. Dawaj szybciej, szybciej graj. I wjeżdżaj, 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 wjeżdżaj. I wysoko, wysoko. Zobacz. Dawaj, dawaj, dawaj. Patryk, gaj górę daj w ciebie. Okej, pamiętaj o tym. Pamiętaj, że nie cały czas sam, bo tu mamy przewagę. Patryk. Dobra, idź stąd, Patryk, idź stąd. Daj kamienia! Daj kamienia! Kamień, podpowiedz mu, kamień!
Ale głośniej mu powiedz, on by ci zagrał, miał miejsce. Na razie widzisz. Dogrzewamy, rozgrzewamy i w 60 do zmian. No właśnie, jeszcze 40 minut nam trzeba dać. Ja daję jeszcze 15 minut. Takiego zwartej defensywy, że tak to nazwę. Ale później już będzie. Pierwszą strzeli, zapisz, zapamiętaj. Daniel Ciechański. Patrz, gol! Gol! Teraz duży błąd stopera, piłka do Ciechańskiego, iż to będzie pierwsza bramka, tak jest, wyczekał tym razem Gajca, dostał dokładne podanie po wcześniej koszmarnym błędzie stoperów PKS Radości, no i ten goleador, ten capocannoniere KTS weszło bez problemu, znajduje miejsce przy lewym słupku, wyczekał. Jak doświadczony, jak sprytny, jak grający wiele meczów już na tym poziomie zawodnik i bez kłopotu umieścił piłkę w siatce. 1-0 więc czekali na tego gola, a piłkarze KTS weszło, ale w końcu się doczekali. I tak sędziego rozpoczyna wielki mecz. Daniel Ciechański już 1-0 jest. Cała ławka dopinguje z całych sił, aby wynik lepszy był. 1-0. Lepiej dokręć. Teraz piłkarze weszło na prawej stronie. Ładnie Świątek do tej piłki jeszcze dojdzie. Jeszcze ją dośrodkuje. Uwaga, Aziz! Nie doszedł do strzału głową, ale jeszcze Januszewski powalczy. Jeszcze się zastawi z pomocą Aziza. Aziz, prawa noga. Świetna piłka do Ciechańskiego. Lewa noga. 2-0. Ależ to zmieścił. Ależ to zrobił z pierwszej piłki od razu. Mimo, że Gajc tam robił wszystko, żeby jeszcze tę piłkę spróbować choćby nogą dotknąć, wybić, musnąć, zmienić tor jej lotu. Ale idealnie ta piłka zmieszczona przy prawym słupku, a więc dwie szybkie bramki, 2-0 i Daniel Ciechański nie przestaje strzelać. Męczyliśmy się, ale pierwsza bramka, druga bramka, no i nie wiem, czy polecą dalsze, ale nieźle zaczyna wyglądać, a poza tym za chwilę przerwa. Chodź, prowadź trochę. Fizyka kwantowa opisuje zachowania cząstek na mikroskopijnym poziomie i wraz z jej odkryciem całkowicie zmienił się sposób, w jaki postrzegamy świat i rzeczywistość. Na poziomie kwantowym prawa, które rządzą najmniejszymi częściami materii, są zupełnie inne niż te, które odnoszą się do dużych obiektów codziennego użytku. Wszystko zaczęło się od światła. W 1801 roku Thomas Young przeprowadził sławny już double slit eksperyment, chcąc podważyć pomysł Isaaca Newtona, że światło jest strumieniem cząstek. Aby tego dokonać, wymyślił, że nakieruje wiązkę światła na przegrodę z dwiema równolegle wyciętymi szczelinami i ekranem znajdującym się za przegrodą. Jeśli światło jest strumieniem cząstek, na ekranie powinny ukazać się dwa równoległe paski znajdujące się centralnie za szczelinami, przez które przeszło światło. Jeśli zaś światło jest falą, w momencie przejścia przez szczeliny fala ulegnie podziałowi, a następnie dojdzie do wzajemnych wzmocnień i wygaszeń. Podobnie jakby zamiast światła był to strumień wody. No dawaj, z Mikiem od razu. Kto tam jeszcze? A jeszcze przed murem. Trenerze, jak po pierwszej połowie, jaki plan na drugą? No po pierwszej połowie 2-0, tak? Mówiłem chłopaku przed meczem, że to zawsze te mecze są do pierwszej bramki, bo to drużyny się bronią, jak strzelimy, to się rozluźnia. Na drugą połowę wchodzi szczęśliwa siódemka, zaraz robi robotę do końca i mamy mecz wygrany. No. Taki jest plan. Koniec. Pach! Kostek, bez twojego komentarza to nie kulisy, coś musisz powiedzieć. Wiesz co? Rozżyję się, wrócę i coś powiem. Muszę to przemyśleć. Do przerwy wynik 2-0 właśnie dla tych zawodników, którzy teraz rozpoczną tą drugą połowę spotkania, czyli dla gości, czyli dla KTS weszło białe stroje, Radość dziś w strojach zielonych. No i jeżeli chodzi o strzelców bramek, to od razu warto powiedzieć, że to właściwie jeden strzelec, ten, który będzie rozpoczynać drugą połowę, czyli Daniel Ciechański, który dwa razy trafił do siatki właśnie w pierwszej w połowie w odstępie kilku minut. Tymczasem piłkarze weszło. Akcja lewą stroną.
ładnie od razu z pierwszej piłki oddaje to do Aziza Ciechański, ale pudłuje. I tym razem krótkie rozegranie, tak jest. Jakubczyk króciutko, już piłka do niego wraca, teraz dośrodkowanie, ale za nisko ta piłka zawieszona. Jeszcze próbują odzyskać piłkę, że weszło i to się Górce udało. Znów prawe skrzydło, dobre, mocne dośrodkowanie, ale tam jeszcze jest Ciechański, no i mamy hat-tricka, 3-0 w zamieszaniu w polu karnym. On się znajduje i właściwie z najbliższej odległości gdzieś tam zostawia nogę leciutko, strzela przy lewym słupku. Brawo! Brawo! Razy 3, Ciechański razy 3. Kto teraz strzeli gola? No jak kto? Daniel Ciechański? Tak, hat-trick. Hat-trick. Jak z lekkim opóźnieniem, ale... Jak zawsze. Nie, na Twitterze już poszło. Pokazałem, on chyba do mnie... Możliwe, czy mi się pojebało? Pakietę ci pokazał. Daniel Ciechański, Daniel Ciechański. Jagiellonia, BKS. Ja coś powiedzieć, Marcin. Tak, to już ten moment. Fajnie wchodzę na boisko, super, jest fajna atmosferka. Teraz będziemy świętować, więc nic tylko się, że się grał. Wszystko w porządku. Fajnie jest, fajnie grają, super jest. Super fajnie, wiesz, wchodzi. Zacznijmy od zielonej trójki. Bartek, chodź, Sebek! Dobra, u pana już widziałem. Panowie jeszcze. Prawek, lewe! Życzka. Masz tą zieloną trójkę? Tak, góry! Dobra, i teraz biali. 20-81. Ile? 20-81. No ty, no, przecież oszukuję. Na jednego mam. Jeden już może wejść. Bartu! Oszukuję. To przesuwamy czy środka? Tak. W środku jest. Co? Jest, okej. Trzymajcie! No łatwo. Tego dzióbka zajmują. Za łatwo. Dlaczego oni tam stanęli? Babole włącząc rada. Ja bym nigdy ich tak nie włączył. Za łatwo, za łatwo. Uwaga, bo ekipa z radości, pole karne. Czy to będzie bramka dla gospodarzy? Tak jest, indywidualny rajd. I bramka Macieja Grabickiego, który chwyta tę piłkę. Jeszcze z taką sportową złością ją gdzieś obiło murawę. 1-3, więc... I mamy chwilę radości. Dzień dobry. Bym cię przytulił, jakby to był już, wiesz, końcówka czerwca. Bym cię przytulił, a tak jeszcze musimy czekać. Jeszcze miesiąc. Do czego? Przecież nie przytulił. Ładnie pójdą właśnie. Albo ogląda kuliski? Nie, dobra, tą kamerę, to żeby jakiś rozstań później nie było, na przykład za miesiąc. Na ten deszcz zbiera się niestety dość już poważny. No, mówią chłopcy do mnie, jak chcesz to chodź, a ja mam ze sobą taki płaszczyk, który kupiłem teraz, ale o tym może za chwilę, bo jest znów szansa, ale tym razem chyba próbował dogrywać jeszcze do lepiej ustawionego partnera Ciechański, natomiast... No, zabrakło dokładności. Czwartej bramki nie ma. Ej! Karny to jest. Panie sędzio, przecież to jest karny. Karny. No bo go sfaulował w polu karnym, czy nie ma za to karnego? Przecina. Tak? Kurwa, no. Weź go pośpisz. Nie do wiary to jest. Getry se obcina. Cicho, no, już nie komentujcie. No już... Kurwa, jest. Że jaje. Zielu, ale ty dajesz do pustej wszystkim w tym momencie. Kurwa, on pan dwie pary w domu. Jedna obcięta, druga mnie obcięta. No i wzięty nie obcięta. Przejdzie. Leci do środka. Niki zejdzie. Tylko zagraj to, co znowu może spuścić się w oczy. Odpowiedzialnie. W ogóle pewnie i nie próbuj grać się w swoim rzeczy. Przyjmij, zagraj, dobrze? I najlepiej po linii nie środek, po linii nie środek. Ofensywnie. Zieliński, dośrodkowanie, ale teraz kiks i czy będzie bramka numer 4? Tak jest, znalazł się tam Daniel Ciechański, no i... Strzela czwartą bramkę dla swojej drużyny. Znów jest celebracja. Zapozował tam przy okazji do zdjęcia fotoreporterowi. Brawo! Brawo! Zielu, brawo, Zielu! Nie, Zanty nie potrafiły strzelić bramki, ja nie wiem. Zielu zrób.
Dobra zmiana ziela. Zielu to jest. Cała robota ziela. Zielu to jest tajna. Czekam tylko dokładnie. Tak. Zielu cała robota, czekam tylko pyk. Po meczu. Tu z boczku po prostu. Bramki strzelimy. Do niego! Kierownik z dumą tu widzę. Nie no, trochę taki moment, bo to jeszcze mecz, ale później nie zdążymy przynieść i dlatego tak trochę z niesmakiem patrzę na to. Jeszcze Radość szuka drugiej bramki, ale strata. I teraz 4-2 wychodzą. Jak to się wszystko skończy? Jeszcze tam idzie Wojtasik też. Piłka na prawą stronę. Pokazuje się Wojtasik w polu karnym. Pokazuje się też Ciechański. Do niego piłka, ale już więcej bramek w tym meczu nie będzie. A więc KTS weszło, wygrywa na stadionie PKS Radości. 4-1, 4 bramki Daniela Ciechańskiego o tym decydują. A więc najlepszego strzelca ekipy gości jest Mistrzostwo Ligi Okręgowej, które dzisiaj właśnie zespół gości przypieczętował. Panowie! Awans jest to! Dawajcie do zdjęcia, panowie! KTS weszło! Będzie się działo! Kolejny tak jest, kurwa, po swoje, panowie! Drużyna weszło! Powiem tak, najładniejszą bramkę strzelił zawodnik PKS Radość. Nie no, zasłużone zwycięstwo nie tylko w tym dzisiejszym spotkaniu, ale również w całych rozgrywkach zespołu KTS weszło. Powodzenia trzeba życzyć w wyższej lidze i tyle. Maciek był moim przyjacielem do dziś. Znamy się 20 lat i właśnie to przyjaźń została zakończona. Prezes PKS Radość. Dzień dobry. Zawodnikom powiedziałem w szatni, że bardzo gratuluję, bo to jest szczególny dla nich dzień. Wykonali kawał dobrej roboty. No, jestem bardzo szczęśliwy, bo udało nam się awansować drugi raz rzędu. Więc naprawdę szczególny dzień dla nas. Pamiętam jeszcze, jak treningi w A-klasie. Zbieraliśmy się po siedmiu
po 8 chłopaków. Ciężka praca, budowa, cały czas budowa. Bardzo gratuluję chłopakom, dziękuję kibicom, że cały czas są z nami, że przychodzą na mecze, że oglądają nas na relacjach, że oglądają nas na żywo na YouTubie. To też bardzo cieszy, że jest takie zainteresowanie klubem. Chciałbym podziękować też temu sztabowi, Danielowi Kokusińskiemu, który cały czas wspiera. Tomkowi Plaskatemu, trenerowi bramkarzy, Piotrkowi Dziewickiemu, który był z nami i też dołożył cegiełkę do tego. Kierownikowi Hadajowi, który jest naprawdę tutaj duszą towarzystwa i zawsze można na niego liczyć. Wszystkim, którzy wspierają Weszło i którzy się przyczynili do tego awansu. Serdecznie dziękuję, bo to dla mnie też jest szczególny dzień. Zrobiłem drugi awans rzędu i bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że za rok też tak będziemy się cieszyć, bo zasługujemy na to i cały klub. Chłopakom chciałem powiedzieć, że jestem z nich mega dumny. Ciężki sezon przed nami, po awansie do A-klasy była jedna wielka niewiadoma. Nikt nie wiedział, jak to będzie wyglądało, jak wygląda Liga Okręgowa. A my podołaliśmy w zadaniu. Trzy kolejki przed końcem. Mamy pierwsze miejsce, 14 punktów przewagi nad drugim zespołem, więc awans kompletnie zasłużony i muszę przyznać, że jestem naprawdę dzisiaj dumny z tych chłopaków i powiedziałem im, żeby zapamiętali ten dzień, bo za kilka lat, jak KTS będzie w Ekstraklasie lub w pierwszej lidze, to będą mogli być się dumni, że zrobili podwaliny pod tak duży klub, a tego jestem pewny. Na koszulkach, które zrobiliśmy, na plecach jest bodajże 50 nazwisk plus akcjonariuszy, którzy w tym sezonie nas też mocno wsparli i będą wspierali w następnych sezonach. Wszyscy wykonali kawał dobrej roboty i naprawdę pamiętam, jak pierwszy trening na początku tego sezonu zaczynaliśmy w 12, teraz mamy 30 zawodników w kadrze, więc widać, jak ten klub się rozwija. Kolejny sezon to będzie też, mam nadzieję, kolejny awans, bo taki jest postawiony cel. Więc no, ja jestem naprawdę bardzo, bardzo dumny z chłopaków. Jestem zadowolony z tego, jak to wszystko wygląda, bo trochę lat gram w piłkę i takie momenty, takie dni się pamięta na długie, długie chwile i zamierzamy to dzisiaj poświętować. I ja naprawdę z takich chwil się cieszę. Ktoś może powiedzieć, że to jest tylko szósty poziom rozgrywkowy. To też trzeba zrobić, to też trzeba z taką przewagą tą ligę wygrać. I dzisiaj jest wielka radość, jeszcze raz powiem, duma. I jestem zaszczycony, że mogę być kapitanem tych chłopaków, bo skoczyłbym za nich w ogień i myślę, że oni też za każdego by skoczyli.